Więc dzisiaj prosto z łóżka rozgrzewana w nastroju stołowanym nadaję o drugiej książeczce mądrości. Jeśli życie jest grą, oto jej reguły. Już nawet naprawdę nie wie tej autorki, bo to jest tylko taki zbiór przepisany z innych książek. Bzetów. Poszłam do tego marketu. Tamtą zostawiłam, tą wzięłam już i nie zostawiłam tam nawet grosza, bo to się nie opłaca. I ciągle dłubię przy tym nosie. To jest coś nie tak, no. I co? Mam tu kiepskie warunki nagrywania. O, teraz będzie lepiej. O, tak, bo mnie widać, chociaż całą pod słońcem jestem trochę. Ale chciałam tylko powiedzieć, że kiedyś pożyczyłam sobie z biblioteki. Już o tej nic nie mówię, naprawdę. Nawet tej się nie chciało czytać. Tamtej to chociaż była ta historia człowieka, to się dało to. Ale ludzie to czytają masowo, setkami, setkami. Ale ja raz wypożyczyłam sobie taką książkę, gdzie była jakaś taka niby metoda trochę na depresję, trochę nie wiem, no na problemy psychiczne. Była tam masa ćwiczeń i zaczęłam stosować te ćwiczenia i wpędziłam się w tak straszliwy stan, przerażający. Więc z tym wszystkim naprawdę trzeba uważać. Macie problemy psychiczne? Lekarz, a przede wszystkim terapia, to zalecam, a nie te pstytochy. Nie, to nic nie pomaga. Ja myślę, że to strasznie są, a są ludzie, którzy to czytają i wierzą. Tam ma nawet specjalną swoją nazwę, bo kiedyś oglądałam jakiś tam program, takie reality show i tam była para bohaterów. To było to ślub bez widzenia się wcześniej, nie wiem jak to się nazywa. I tam była para bohaterów na to napalonych, bez przerwy rozmawiali o tych książkach i do tego się stosowali. I że niby dzięki temu osiągnęli sukces, strasznie spięci. Ale ja myślę, że w tych książkach jest duże niebezpieczeństwo. Duże. Także z takich książek to tylko o to, co tutaj w tym domu ją znalazłam. To akurat uważam, że fajne. To z tymi cytatami, a reszta to koszmar. Muszę tak trochę pogadać, bo oczywiście wtedy, kiedy mam wolny dzień, to moje dzieci pracują. No po lunchu, na który dzisiaj będę zaproszona, spróbuję zadzwonić do Kajtka. O takie, ponawijałam trochę. Nawet nie traktuję tego jak recenzję. Nawet się dzisiaj nie umawiałam. Tylko cienie sobie zamalowałam pod oczami. To pozdrawiam.